Witam wszystkich. Dzisiaj w dwulitrowym benzynowym silniku BMW wymieniamy zawór Valvetronic. Tak wygląda to urządzenie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jego wymiana jest banalnie prosta, bo cóż to tam, trzy śrubki i tak dalej, ale nic bardziej mylnego. Też wpadłem w tą złotą myśl, że będzie prosto. No niestety tak prosto już nie jest. I teraz tak, żeby się dostać do tegoż zaworu, no trzeba doprowadzić silnik do takiego stanu, jak tutaj teraz widzicie. Ale zanim zaczniecie rozbierać silnik, musicie się pozbyć bez dwóch zdań całej tej aparatury, tej garmażerki podszybia. To wygląda tak, w ten sposób. Czyli najpierw z tej uszczelki, tak jak widzicie, wypinacie tenże przewód. Ja będę tak troszeczkę łopatologicznie tłumaczył na tyle, na ile pamięć mi tu pozwala wrócić jakby do tego momentu rozbiórki, ale słuchajcie. Jeżeli chodzi o te boczne tematy plastików i samo podszybie, no to ono się odpina w dosyć prosty sposób. Tutaj na kluczyk 10 odpinacie, tutaj one wchodzą, te zaczepy, wyglądają tak, w ten sposób, i to po przekręceniu chowa się i to się uwalnia, tak? Tutaj macie to wpięte w gumę taką w okolice błotnika, to, tak jak widać, także to pozbędziecie się w dosyć prosty sposób. To jest akurat tutaj, tak jak widać, o, i to wypina się, pozbywacie się tego. Musicie wypiąć, odczepić całkowicie ramiona wycieraczek, no to wiadomo, ściągacie kaptur, wypinacie wycieraczki, tutaj są nakrętki, tu są kapturki, tutaj są później zaślepki. Zaraz powiem, od czego są te zaślepki. Tutaj na środku te dwie dziury to są zaślepki od rozpórki. Ta rozpórka jest tutaj. Tą rozpórkę też musicie odkręcić. Czyli dwie śruby do rozpórki są tam. Bez problemu się do nich dostaniecie. I ta rozpórka jest przykręcona tutaj w okolicy kielicha. Pozbywacie się tejże rozpórki. Pod rozpórką jest ten plastik, tutaj jakby ta taka osłona, która tutaj jest taka zamontowana. Ona jest bodajże na 6 śrub. To jest ta osłona, ta, którą tutaj widzicie. I tak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, przepraszam, śrub. I to są, tutaj mam tak sobie śrubki posegregowałem. To jest to podszybie, tak jak widzicie. Na kluczyk 10 to są te kluczyki, tak? Ściągacie również, musicie ściągnąć, znaczy musicie, tak, ściągnijcie to, żeby było lepsze dojście, te plastiki w okolicach błotników dochodzące do podszybia, tu, to są te dwa elementy, prawy i lewy, one są zamocowane w tym miejscu, tutaj, musicie to ściągnąć, ściągnijcie to ogólnie, zróbcie sobie więcej miejsca, na siłę nie wyrywajcie tych plastików, bo to później się mści, a te plastiki są zamontowane na tego typu zaczepy, tak? Podnosimy grzybek do góry, tak jak widać, i wypinamy zaczep, i w dwóch miejscach są tylko i wyłącznie takie tego typu grzybki, bez podnoszenia tych, takie coś. Zasadniczo, jak pozbędziecie się tych plastików, które Wam tutaj pokazałem, to macie wstępny dostęp do całej tej aparatury silnikowej. Musicie się pozbyć całej pokrywy zaworów. Więc po odpięciu akumulatora od zasilania, znaczy samochodu od akumulatora, no po kolei musimy zdementować tutaj wszystko to, co jest wokół tej pokrywy. Odpinamy tutaj ten wężyk podciśnieniowy, zabieramy się za ściągnięcie instalacji, ale zanim instalacja, to pozbywamy się tej pompki, czyli tutaj ten kapturek, rozpinamy tutaj dwa wężyki, dwie stalowe rurki. Tą jedną możemy tutaj też już poluzować, bo ona się łączy w jedną całość, także lepiej, żeby ona tutaj sprawnie nam odeszła, to tu odpinamy. Ta nam odejdzie tak troszeczkę do tyłu. Odkręcamy tutaj te dwa torksy, pozbywamy się tego, dlatego że pod tym jest instalacja. Ciężko nam będzie tą instalację wyciągnąć, jak mamy to przykręcone. Czyli to jest jakby taki troszeczkę priorytet. Tak? Ja to już specjalnie tutaj zamknę. Pozbywamy się tego, tej kostki, która jest dołączona do Valvetronica, do zaworu. Tutaj odpinamy, no wiadomo, te przewody wszystkie są upięte w takie uchwyty, dlatego wszystkie te uchwyty, wiadomo, że pozbywamy się ich, tak? Także tu odpinamy i instalację odginamy na bok. Jak będziemy mieli instalację, już nie będziemy mieli instalacji, nie będziemy mieli pompy, możemy śmiało wziąć się za wykręcanie listwy wtryskowej. Tutaj jest kostka, odpinamy tą kostkę, odpinamy tu przy wtryskiwaczach, znaczy odpinamy, odkręcamy.
odkręcamy wtryskiwacze, odkręcamy te cztery śrubki, pozbywamy się całej listwy dostarczającej paliwo. Nie mamy tej listwy, nie mamy pompki, wypinamy na uchwytach instalację po kolei. Później tak, przy każdym wtrysku, przy każdych świecach musimy pozbyć się instalacji, czyli tutaj wiadomo, podnosimy, tylko to wysuwamy, podnosimy, wysuwamy. To dosyć uciążliwa jest, demontaż tej instalacji z wtrysku, dlatego że musimy bardzo cienkim śrubokręcikiem od tej strony, tak jak ja Wam pokazuję, od tej strony, za każdym razem od tej strony, od tej strony, od tej strony, bardzo delikatnie podważyć i pociągnąć do góry przewód. Nie, tutaj nic nam nie da podważanie z boku, nic kompletnie. Wszystko od tej strony delikatnie podważamy, bardzo delikatnie na milimetr i wysuwamy, podważamy i wysuwamy. Tutaj na ósemkę odkręcamy uziemienie. Pozbywamy się tej tutaj instalacji do wtrysków i do świec z jednej i z drugiej strony. Mamy to. Czyli tak, tu jak uchwyty zlikwidujemy, tutaj musimy uważać, bo tutaj są dwie takie przypinki, w tym miejscu i tam później jest w drugim miejscu. No to delikatnie odchylamy tą spinkę i podciągamy instalację do góry. Tu wiadomo, zanim odkręcimy pompę, to tutaj jest elektryka do niej podpięta. Tutaj są kostki, dwie, jedna i druga. Je możemy wypiąć z uchwytów sobie na bok, tu swobodnie sobie wypiąć z tych, także je też się dwie, jedna i druga, jedna pod drugą, ładnie się je wypina. Później możemy się pozbyć tutaj tego uchwytu plastikowego. Ja już to wszystko mówiłem, ale teraz pokazuję, jak to jest. Tu jest śrubka i tu od czoła, tak jak pokazuję, tu od czoła, tu pod tym przewodem, tu też jest śrubka. Trzy śrubki trzymają tenże plastik, on jest tylko i wyłącznie takim uchwytem do tego przewodu tutaj, tu do tego przewodu i do tych dwóch przewodów w pionie tam też jest trzymanie na te uchwyty. Czyli on jest tylko tym uchwytem i tym uchwytem, nic więcej. I izolatorem od tego, żeby te przewody były jednak przy tym plastiku. No i później oczywiście on jest też tutaj, jak widać, uchwytem do głównej tej pokrywy silnika plastikowej. Tutaj są te dwa wsuwy. Tego nie mamy. Najbardziej ciężka taka rzecz, znaczy ciężka, no powiedzmy ciężka, zły dostęp jest do odkręcenia, które musicie odkręcić, to jest oczywiście wakupompa. Z tyłu jest wakupompa i są trzy śruby przykręcone na torksy. Jedna, tam gdzieś jest pod spodem druga i na samym dole tam jest trzecia. Mało miejsca między ścianką a wakupompą, musicie improwizować jakimś kluczykiem. Nie jest to mocno przykręcone, no ale tam trochę się nagimnastykujecie, żeby tego się pozbyć. Czyli tą garmażerkę, jak już będziecie mieli instalację odpiętą, obróconą na drugą stronę, nie będzie pompy, nie będzie tego plastiku, nie będzie podciśnienia. Tu odkręćcie, ja odkręciłem bynajmniej te dwa czujniki, jeden i drugi, na cztery śrubki łącznie. Wysuwacie, ja bym to odkręcił, szczerze Wam powiem, bo no odkręciłbym, no. Moglibyście próbować to zostawić i odpiąć tylko na kostkach, no to już do Was należy decyzja, ja je odkręciłem, róbcie jak chcecie. Uszczelki od razu uprzedzam, są niedostępne, tylko i wyłącznie razem z całą obudową. Demontujecie cały układ wtryskowy, czyli demontujecie listwę wtryskową, która jest u mnie tutaj, tak jak widać, odkręcacie cztery końcówki, które są już bezpośrednio do wtryskiwaczy, odpinacie wtyczkę elektryczną i przewód, który dostarcza paliwo, tak jak widzicie, to jest ten przewód, który dostarcza paliwo nam z pompy paliwowej. To jest pompa paliwowa, którą też odkręcacie, która jest przykręcona na pokrywę zaworów. Dwoma śrubkami wypinacie tą pompę. To jest mechaniczna pompka paliwa. BMW podaje, że kiedy kupujecie uszczelki pod pokrywę zaworów, która jest tutaj, tak jak widzicie, to jest uszczelka pokrywy zaworów, ja już ją mam wyczyszczoną, przygotowaną do montażu, tutaj jest zamontowana ta pompa właśnie paliwowa na dwie śrubki, to są wszystko nowe uszczelki. Ta uszczelka, tutaj jest uszczelka, tak jak widzicie, ten o-ring, później pod spodem, no nie chcę przewracać, ale pod spodem jest nowa uszczelka i tutaj dwie takie są uszczelki do tych dziur, do tych kominów takich, gdzie są cewki i wtryskiwacze. Musicie uważać, bo jednak pomimo, że te śrubki mają blokadę i w środku są tulejki, które powinny być zblokowane, to one potrafią wypaść. One nie są aż tak mocno na twardo włożone, także bardzo uważajcie, żeby któraś z tych śrubek Wam po prostu, ja Wam zademonstruję, widzicie? One wypadają. Musicie mieć to na uwadze, że jakby to nie jest tak całkowicie zrobione na sztywno. Zwróćcie na to uwagę, bo możecie się Wam to wypaść i w silnik wpaść i tam będziecie mieli później kłopoty. Także tego się pozbywacie. Z tyłu
Dlaczego w ogóle musicie mieć rozpiętą to całe podszybie? Ano dlatego, że od tamtej strony, od tyłu, dosyć trudny jest dostęp do wakupompy. Tam są trzy śruby, które trzymają wakupompę. Wakupompę bezwzględnie musicie odkręcić. To jest to urządzenie. Tak jak widzicie, trzy śruby. Ono jest uszczelniane simmeringiem, który też ja uważam, że powinniście kupić. On jest dostępny chyba jednak tylko i wyłącznie w BMW. Ja nie wiem na 100%, dlatego że ja wszystko kupiłem oryginalne w serwisie. Między innymi ten O-ring, który jest dostępny osobno. Także tą wakupompę, tam mało jest miejsca, ale da się ją odkręcić. Trzy śruby mocujące. Ten uchwyt na przewody, to jest taki uchwyt na przewody, który jest z tyłu silnika. Za pokrywą całą zaworową, z tyłu jest to zamontowane, do tego są przymocowane między innymi dwie kostki, przewody są tutaj poprowadzone i później na samym końcu to w to się wpina, tak jak widzicie, naszą pokrywę całą plastikową, osłaniającą silnik, ale to jest na trzy śrubki z tyłu przykręcone, też musicie to zdemontować. Jak już będziecie mieli tą garmażerkę pokrywy, jakby pozbędziecie się jej, no to tak jak mówię, pokrywka, to tych śrubek musicie tu odkręcić naokoło całej tej pokrywy, wewnątrz, wokół kominów tych, to są te tutaj kominki, tu też są śrubki, także musicie się tego pozbyć i mówię, nie wyciągniecie osłony, nie wyciągniecie pokrywy, zanim nie pozbędziecie się z tyłu wakupompy, bo ta wakupompa będzie Wam blokować. Ona jest tak skonstruowana, że jest przymocowana do głowicy, a jednocześnie jest wpięta, tutaj Wam zresztą pokażę, a jednocześnie jest spięta tutaj na okrągło w tą osłonę. Także jak będziecie mieli ją przykręconą, no to przecież nie wyszarpiecie tej osłony. Wiadomo, że trzeba się jej pozbyć, tak? Pozbywamy się. Tutaj odkręcamy też dwa czujniki, które są od czoła samochodu. Cztery śrubki łącznie odkręcacie. Tych uszczelek niestety nie kupicie. Te uszczelki są dostępne tylko i wyłącznie z tego, co się zorientowałem, z tą całą pokrywą. Także te uszczelki, dbajcie o nie, bo one są niedostępne, te dwie. O te, które Wam tutaj pokazuję, tak? No. Ja uważam, że ja bym je odkręcił. Znaczy nie testowałem wersji takiej, że bez odkręcania tych czujników ściągam pokrywę. Nie testowałem, bo możliwe, że to by się nawet udało, no ale ja wolałem to zdecydowanie odkręcić. Także tak jak widzicie, mam to odkręcone. Pozbywamy się tych wszystkich rzeczy. Jeszcze tutaj przejdę Wam do śrubek, tak żeby pokazać Wam tylko w telegraficznym skrócie, jakie poszczególne są śruby, do których podzespoły. Tak jak widzicie, Torx jest do wakupompy. Widzicie to? Nie pamiętam rozmiaru tego Torxa. To bodajże jest albo 5,5 Torx wewnętrzny, a wiem, że też operujemy tutaj 6,5. Tak jak widzicie, to są te elementy z przodu tych czujników, które są na wałkach rozrządu. To są te jeden czujnik, drugi czujnik, dwa. To, tak jak widzicie, pompa paliwa. Od góry to, co Wam powiedziałem, tutaj to, co jest wkręcone, ta pompa paliwa, to są właśnie te dwie śruby. Listwa wtryskowa, czyli już Wam pokazuję, wiadomo o co chodzi, jest listwa. Odsunę tutaj teraz na chwilę. To są te śruby. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Ona jest przykręcona do pokrywy zaworowej. Tak? Uchwyt na kable T3. To jest właśnie ten plastik, który przed chwilą Wam pokazywałem, że z tyłu silnika jest zamocowany i tam między innymi prowadzone są kable i wtyczki jakieś wpięte. To są te trzy śruby. One bodajże 6,5 mają tutaj na tym. Albo mówię, albo 5,5. To nie ma też już znaczenia. Dwie nakrętki, masa wtryski, to za chwilę do tego przejdziemy, to są zupełnie osobno te nakrętki. Tak wygląda, już przy okazji jak tutaj jesteśmy, widzicie, to są worki nowych części z BMW, to już jest wymieniony przeze mnie simmering, który uszczelnia wakupompę. Tak wygląda, to jest stary akurat, tutaj mam w ręku, nie? No, to wszystko sobie pomyłem, bo tam było troszeczkę takie zanieczyszczone, to zanim założę, to po prostu mam już to pod tym względem umyte. I teraz tak. Żeby wyciągnąć tenże zawór walwetronika, ja go Wam tutaj pokażę, bo tutaj mam zdemontowany już ten zawór stary, tak jak widzicie, nie jest całkiem taka prosta jego wymiana. Znaczy, nie wyciągniecie go w sposób oczywisty. Dlatego, że on tak jak, proszę tutaj zobaczcie, jest przykręcony na trzy śruby, widzicie, 1, 2, 3 i nie wyciągniecie tego zawora, dlatego, że tutaj będą Wam przeszkadzać między innymi te dwa kominy. Tu jest jeden komin, tu jest drugi obok zamontowany. W tej chwili go nie ma, jego celowo nie montuję, żeby pokazać Wam o co chodzi. Nie wyciągniecie go do góry. I tyle o ile to dostęp do śrub będziecie mieli, że te trzy śruby byście jeszcze jakoś odkręcili, chociaż trudno by było je wyciągnąć, bo tam nie ma dostępu jakimś magnesem coś, ale później nie wyciągniecie go do góry, no bo blokują Wam, zobaczcie jaki jest odstęp pomiędzy tym zaworem a kominem. Bardzo mały. Nie wyjdzie, on po prostu nie wyjdzie. Żeby odkręcić ten komin, żeby się go pozbyć, nie macie innego wyjścia, musicie pozbyć się jednego wtryskiwacza, który jest tutaj. Dlaczego? Ano dlatego, że
te wygięcie, które tutaj podpina kostkę pod wtryskiwacz, przykrywa Wam śrubę, którą jest przykręcony ten dokładnie kominek. Tutaj ta śruba wchodzi i ona, zresztą ja Wam to pokażę przy tym kominku. Tutaj, zobaczcie. Tam są w głębi śruby, widzicie? Te dwie, tam o, tu jest jedna, tu jest druga. I tak jak jedną śrubę odkręcicie, bo wystaje nam w bok ta kostka wtryskiwacza, tak drugiej śruby już nie odkręcicie, dlatego że wtryskiwacz przykrywa tą śrubę. Nie macie żadnych szans pozbyć się tego kominka. Żadnych, widzicie? Tu jest, to są takie dwie śrubki. A ten kominek zdemontowałem właśnie dlatego, żeby dostać się do zaworu Velvetronic. Jak już wyciągniecie wtryskiwacz, a ja Wam powiem, jak ja go wyciągnąłem, też bierzcie na to uwagę, że ja nie jestem omnibusem. Może można to zrobić dużo lepiej. Nie mam oczywiście żadnego ściągacza. Wtryskiwacz był założony w ten sposób, tak jak teraz widzicie. O ścianki tegoż kominka z jednej i z drugiej strony wziąłem grube śrubokręty, podważyłem ten wtryskiwacz tu. W to miejsce, to co Wam tutaj pokazuję. Tu gdzie jest ta stalowa część. I tutaj delikatnie, bardzo delikatnie, jak ja, no mam tylko dwie ręce, jak tak dałem śrubokręt i z dwóch stron i zacząłem go tak na dźwignię brać, lekko podważać, on się wysunął. Powiem Wam tak, ten wtryskiwacz nie powinien mieć problemu z wyjściem, dlatego że tak naprawdę ten wtryskiwacz trzyma tylko i wyłącznie ta tutaj czarna uszczelka, którą bezwzględnie trzeba wymienić. Tą uszczelkę, ona jest dostępna według mnie tylko i wyłącznie w serwisie, łącznie z tą tutaj dystansową. Ta dystansowa nie trzyma jako tako tego wtryskiwacza, ona bardziej uszczelnia, ale ta to jest uszczelka, która się zacieśnia tam w tym otworze wtryskiwacza i ona jest bardzo istotna, ona trzyma. Także centymetr, jak podważycie wtryskiwacz, no to wysunie Wam się ta uszczelka, wtryskiwacz wyjdzie Wam bez żadnego problemu, no i wówczas możecie odkręcić ten kominek. Oczywiście wcześniej, demontując cewki, co tam jest dosyć to banalne, wypięcie kostek, to już mówię, jak już pozbędziecie się instalacji elektrycznej, no to też nie będziecie mieli tej instalacji na cewkach i na uziemieniu podłączenia cewek, bo tutaj też w okolicach tegoż kominka jest przykręcone uziemienie właśnie do cewek, a jest ono przykręcone tutaj, na tej śrubce jest nakrętka i tutaj są elementy, no po prostu masy, tak? Dlatego tam jest przykręcona masa. No to wiadomo, to już omawiałem, jak wykręcacie, jak pozbywacie się instalacji elektrycznej. I teraz tak, jak będziecie mieli zdemontowany ten kominek, macie dostęp do zaworu Velvetronic. Jak jego się pozbyć? Opowiadam tak, jak zrobiłem to ja. Uczulam, czy tak robi fabryka? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Sam zawór trzyma się na trzech śrubach. Tak jak tu widzicie ten zawór, to już jest używany zawór wykręcony, tak jak widzicie, trzy śruby. To nie jest problem, jest w miarę do nich dostęp. Tutaj jest jedna śrubka, tu jest druga. On się pojawia, tam jest trzecia. Też jesteście w stanie tu włożyć kluczyk, ją odkręcić i nawet przytrzymać, żeby Wam nigdzie ona nie wpadła. Nie wyciągniecie tego zaworu bezpośrednio do góry. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, będzie Wam przeszkadzać ta rurka kapilarna, która smaruje tenże zawór. Tutaj to, co widzicie. Ona jest przykręcona tu, bodajże 6,5 kluczyk, dostarcza non-stop olej, kapie tam na tą śrubę, która steruje zaworem. Czyli odkręcacie tutaj tą rurkę i troszeczkę ją po prostu zostawiacie taką, żeby ona była luźna, żeby można było ją odchylić, żeby jej nie pogiąć, tutaj nic nie zrobić. Druga sprawa, gorsza, która będzie Wam blokowała, to jest ta zębatka. Ona pracuje właśnie tak, jak w zależności od tego, jak zawór Velvetronica jej nada temat, to ona pracuje jako półksiężyc i ona nie będzie Wam pozwalała, bo jej się nie da tak wykręcić, a jak wykręcamy, jak się jej pozbywamy, nie da się jej tak usunąć, żeby ten zawór wyszedł, bo on jest dosyć szeroki, on nie pozwoli Wam przez tą zębatkę przejść. I nie ma możliwości, żeby jej przekręcić, a przekręcamy w ten sposób. Tutaj, w tą dziurkę, tak jak tutaj Wam pokazuję, wkładacie imbusa. Tam jest odpowiedni imbus, którym macie możliwość, ja Wam pokażę tu na tym, widzicie tam w głębi, no nie łapię ostrości, ale tam w głębi, tu, pokazuję palcem, tu, jak włożycie imbus, to tym mimo środem będziecie kręcić, tym elementem nagwintowanym będziecie kręcić i będziecie przekręcać, będziecie powodowali to, że ten półksiężyc Wam się kręci w jedną stronę bądź w drugą, ale nigdy, w żadnym położeniu, jakbyście nie kręcili, musicie też uważać, bo ten imbus będzie Wam kontrował, ten imbus będzie mocno Wam, że tak powiem, napięty, a to dlatego, że wszystko dzieje się na jakimś zamknięciu zaworów, w jakiejś pozycji zaworów i ten wałek cały czas kontruje względem tychże zaworów, także on będzie, no, wręcz jak sprężyna będzie Wam chodził, to może Wam jak sam zacząć się obracać, uważajcie na to. Ale nawet jak mówię, przekręcicie w jedną, w drugą stronę,
nie pozwoli Wam to wyciągnąć z zaworu. Co ja zrobiłem, żeby ten zawór wyciągnąć? Najpierw ten półksiężyc wkręciłem, że on mi się schował całkowicie w dół. Jak schowa się w dół, tutaj widzicie ogranicznik tego wałka. Ten ogranicznik przejdzie dosłownie na tą stronę. Tu, widzicie, jest ogranicznik, żeby dalej ten wałek nie przeszedł w dół. Czyli dotąd dojdzie, hamuje. Jak będziecie mieli ten ogranicznik tutaj, ten wałek, to tam pojawi się Wam drugi tego typu ogranicznik, bodajże kluczyk 11. Odkręcacie ten ogranicznik. On nie jest w żaden sposób tam regulowany. Po prostu jest wkręcony w głowicę ogranicznik do oporu. Ja go wykręciłem. Tak wygląda ten ogranicznik. Bez problemu można go wykręcić, dlatego że on jest po prostu tylko wkręcony na maksa i wykręcony. Lekko idzie. To jest tylko i wyłącznie on ma funkcję ogranicznika, nic więcej. Czyli tak jak powiedziałem, wyciągnąłem go stamtąd. Jak go wykręciłem, to już ten wałek, później znowu imbusem kręciłem z powrotem tutaj, żeby ten półksiężyc nam się zaczął podnosić, kręcić się w tamtą stronę. Czyli z powrotem ta dźwignia, jak była tutaj, na tym ograniczniku, zaczyna mi się obracać w tamtą stronę. I mówię, ta sama historia. Bardzo, bardzo mocno uważać na napięcie tego imbusa. Bardzo mocno. Tam jest bardzo mocne sprężynowanie i odbicie. Także kontrolujcie to mocno. I przekręcacie ten cały wałek tak, żeby ten półksiężyc Wam całkowicie się schował jakby, uwolnił moment wyciągnięcia tego zaworu walwetronika. Tylko i wyłącznie tak, ja bynajmniej to, co się zorientowałem, to tak go wyjąłem. Czyli półksiężyc się schował, bo nie było tego tu ogranicznika, to co Wam pokazuję tutaj. Włożyłem zawór walwetronika, docisnąłem tą rurkę, bo ona była troszeczkę odsunięta. Docisnąłem rurkę, włożyłem zawór walwetronika, znowu zacząłem, że tak powiem, kręcić później. Bo później już możecie znowu zacząć, znaczy inaczej, żeby ten półksiężyc z powrotem jakby dostarczyć do zaworu, żeby chwyciła go ta zębatka, to nazwijmy, zaworu walwetronika, którą kontrujecie imbusem tutaj włożonym, tu w pionie, tak jak ja Wam pokazuję, to musicie tutaj wałek, a tu jest takie miejsce na klucz, dosłownie wsuwacie tu klucz od tamtej strony dokładnie, czy on już raz nie pamiętam, i kluczem go... Rozumiecie? Kluczem kontrolujecie jego napięcie i powrót. Czyli tak, jak tam włożycie klucz, możecie kluczem z powrotem skontrować, żeby ten półksiężyc wrócił Wam do zaworu walwetronika. Ja tak to zrobiłem. Tutaj miałem pełną kontrolę nad zaworem, tutaj w tym dokładnie miejscu. No i jak wrócił mi już do walwetronika, przekręciłem kilka razy imbusem, złapał półksiężyc, no to tu już ten kluczem nie musiałem go kontrolować, nie musiałem go trzymać, bo wcześniej oczywiście zawór walwetronika przykręciłem trzema śrubami na stałe, także on już był tutaj mi sztywny i przykręcony. Wrócił półksiężyc na swoje miejsce. Jeszcze raz tym zaworem przekręciłem imbusem całkowicie półksiężyc do momentu, kiedy mi się schował i ta dźwignia z powrotem wróciła na tą stronę, czyli na tą stronę, gdzie już jest ten odbój. Wkręciłem to, co wykręciłem wcześniej, ten właśnie odbojnik, czyli odbojnik był już z dwóch stron. Powrót tego zaworu z powrotem, bo tak był pierwotnie nastawiony z tej strony na postoju samochodu, tenże zawór walwetronik, i w tej pozycji zostawiam ten zawór. I to się udało. No i teraz analogicznie będę zakładał kominek, będę zakładał wtryskiwacz z wymienionymi oczywiście tymi dwoma uszczelkami. To, co zrobiłem do tej pory, to ta uszczelka, która ta malutka uszczelka, która tutaj jest, ja Wam pokażę tu wtryskiwacz, ta tutaj na końcu, to założyłem, z tą nie ma problemu żadnego, z tą tutaj pływającą, o tą, tu jest stara, którą wyciągnąłem, to jest stara uszczelka, tym niewielkim kołnierzykiem. To, co widzicie tutaj po tej stronie, to ma być do góry wtryskiwacza. Tak jak teraz tutaj widzicie, jest założona u mnie ta uszczelka, bo można ją założyć dwojako, albo tak, ale ma być założona tak, w ten sposób. Czyli ten taki mały kołnierzyk ma być w kierunku góry wtryskiwacza. A jeżeli chodzi o tą gumkę, BMW ma specjalny system zakładania tych gumek, ja o tym wiem, ale ja myślę, że w sposób amatorski też jestem w stanie to zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, najwyżej się pochwalę, jak coś zepsuję. Na tym etapie zakładam, że mi się to uda. Włożyłem tutaj tą gumkę przy pomocy, powiem Wam czego, przy pomocy takich szczypiec. One są bardzo gładkie. Najpierw nałożyłem tą uszczelkę na te szczypce, trochę ją naciągając, czyli nałożyłem i popchałem ją tak w kierunku, no w cudzysłowie oczywiście, naciągnięcia. Chwilę to powstało przy tych szczypcach, ściągnąłem z tych szczypiec i szybko założyłem na wtryskiwacz. To się udało założyć, one tu osiadły.
Teraz będę walczył z tym, żeby ten wtryskiwacz włożyć do otworu, żeby tutaj się to zlicowało, żeby to tam wszystko nie zadarła się ta uszczelka, bo to jest bardzo ważne, ale to już pozostawiam jakby do dalszego tematu. No i wiadomo, analogicznie, odwrotną kolejnością zaczynamy wszystko skręcać. No nie będę teraz pokazywał jakby co i tak dalej, bo to już uważam nie ma jakiegoś sensu. Tutaj możecie przyjrzeć się, to są śruby do kominka. To tych, te tutaj środkowe, tutaj te, to są te dwie nakrętki to są właśnie masy, które są tu przykręcone, tu masa od elektryki, to jest element, ta blacha, która trzyma wtryskiwacze, w ogóle, żeby one nie wyskoczyły, nic innego wtryskiwacz nie trzyma, jak tylko ta blacha, a ta blacha jest przykręcona no, w ten, tutaj, w tym miejscu. Są dwa wtryskiwacze i w ten sposób ta blacha jest przykręcona. One są dokręcone właśnie tą sprężynującą, tak jak widzicie, ona jest wygięta w sposób taki charakterystyczny w banan i one dociskają, ta blacha dociska dwa wtryskiwacze sąsiednie obok siebie. No tu wiadomo cewki, one mają oczywiste miejsce z tym to wycięcie tutaj wchodzi, znaczy ta wypustka wchodzi tutaj w to, także tutaj to się nie da rady pomylić. Te śruby to są, już powiedziałem wam, do rozpórki. To, jeżeli chodzi o to, to jest uszczelka zaworu Valvetronic. Też oczywiście kupiona przeze mnie nowa, oryginalna z BMW. Proszę bardzo, jest na druk BMW. To jest nówka uszczelka. Zobaczcie, ona tak wygląda. Ona jest zarówno tu uszczelniona do całej pokrywy zaworowej, jak i tu, wewnętrznie, tu, tą ścianką. Dlatego, że ona, trzeba wam mogę już to zademonstrować, bo przecież ja mam i zawór, i uszczelkę. Momencik, ja wezmę sobie zawór i wam pokażę, bo przecież zawór ma bezpośredni dostęp do oleju, tak? I zobaczcie, ja może na starej zademonstruję. O, tutaj ona jest wyraźnie uszkodzona, wyraźnie zepsuta, wyraźnie ubita ta stara. Widać, że ona już według mnie no, się nie nadaje, jest tutaj zdeformowana, a to nachodzi tutaj, w ten sposób. Ten taki no niby banalny sposób, że plastik o plastik, ale jednak tutaj musi być uszczelnione. No bo tam jest, tak jak powiedziałem, tam wybija olej. Tutaj by ten olej się przebijał i pociłby się samochód. Musi tutaj być jakimś no, systemem zimmeringu to uszczelnione. To jest do tego plastiku, a to jest do pokrywy zaworów. Także mamy już ten temat omówiony. Ja myślę, że to, co pokazałem, mniej więcej ułatwi wam to zadanie wymiany tegoż zaworu Valvetronica. Musicie się przygotować jednak na dosyć taką robotę dokładną. Ja zrobiłem głupotę, nie będę wam ukrywał, bo zacząłem robić to na dworze, myśląc, że będzie to robota banalna. No niestety popełniłem błąd i tak muszę tkwić w tym wykręcaniu, rozkręcaniu. Już w tej chwili będę skręcał to na dworze, ale no, czekałem, aż nakręcę dla was, jak jest jasno, ten film, także już w tym momencie mogę zacząć to skręcać z powrotem. Jeżeli coś przeoczyłem, jeżeli macie jakieś wątpliwości, śmiało pytajcie, bez żadnego problemu. Mogłem tam gdzieś coś przeoczyć, jakąś śrubę, coś, ale to są rzeczy raczej jeżeli cokolwiek, to coś banalnego, a nie coś bardzo istotnego. Najważniejsza jest ta technika wymiany samego tego zaworu Valvetronic. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, wcale się nie będę na was gniewał, jak coś tam, może klikniecie subskrypcję, może kto inny kliknie łapkę do góry. No a tak powiedziałem, jakiekolwiek pytania dotyczące tej roboty, czy w ogóle około tej roboty, bo przecież ja tutaj pokazuję wam wymianę zaworu Valvetronica, ale przecież wy możecie mieć zupełnie inny problem, na przykład wymiana cewek, wymiana wtryskiwaczy, gdzieś tam wam ten wtryskiwacz no, puszcza, jest nieszczelny, no to jest tożsama, identyczna robota, tylko tyle, że musicie już wtedy, jeżeli chodzi o wtryskiwacze, całą resztę czy cewki, no to wiadomo, że trzeba odkręcić no, drugi ten zestaw, tak, wtryskiwaczy, podnieść, unieść je do góry, nie musicie pozbywać się tego kominka, bo wystarczy, że wysuniecie wtryskiwacz, bo to nie jest potrzebne, to ten kominek tylko i wyłącznie daje wam dostęp do zaworu, między innymi zaworu Valvetronic. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Do następnego razu.